na spotkanie z Chrystusem jest dla nas wskazówką na nasze dalsze pielgrzymowanie. Myślę, że jest to niezmiernie trudne pytanie. Między innymi dlatego, że życie po śmierci zakryte jest przed nami. Zasłona tego, co dzieje się z człowiekiem, po śmierci zakrywać będzie nasze umysły aż do tego momentu, kiedy przyjdzie Chrystus w chwale po raz drugi. Jednakże dzisiejsza Ewangelia pozwala nam w pewnym sensie odkryć sens czyjegoś życia, trudu, cierpienia, radości. Bo przecież ten piękny obraz Panien roztropnych i nierozsądnych jest tak wymowny, że trudno go nie zrozumieć. Nie nam sądzić jednak o roztropności lub jej braku. To tajemnica Stwórcy, gdy powołuje stworzenie do siebie. Pozwólcie, że dodam swoją prywatną refleksję, uznając to jako potrzebę serca. Świętej Pamięci Piotr był przyjacielem nas wielu lub wszystkich obecnych. Była to postać znana i zacna, szanowana. Jak powiedział następnie do przysiętej ksiądz, brała pełna energii życiowej, pomysłów i planów na przyszłość. Był radnym sejmiku województwa śląskiego. Był prezesem i współzałożycielem Stowarzyszenia Zagłębiacy. Ciągle mu po głowie coś chodziło. Jeszcze nawet po powrocie z wakacji, z wyjazdu. W piątek był u mnie, a więc tuż przed śmiercią i mówił o swoich planach, marzeniach. Rozmawialiśmy o tym, co wspólnie nas łączyło. Dzisiaj zadawiamy się w modlitwie skupieniem refleksji. Dzielimy się smutkiem, który się zmniejsza. Otulamy się wszyscy płaszczem Bożego Miłosierdzia. Bóg wziął do siebie naszego zmarłego brata. Jego lampa świeci w ciemnościach, gdyż odnowieniec nadszedł. Dbajmy o naszych przyjaciół, aby ich nasze lampy nigdy nie zgasły, gdy Pan przyjdzie. Bo chrześcijanin to jest człowiek Ewangelii. Wypełniajmy zadania, jakie dał nam Pan, tak aby zastał nas czuwających, aby zastał nas pełnych dobrych uczynków. Modlitwa w intencji zmarłego jest nie tylko ukojeniem smutku, pocieszeniem serca, ale przede wszystkim pomocą dla duszy naszego zmarłego brata Piotra. Niech dobry Pan da mu radość życia wiecznego. Amen. Pomagał w nim modlitwą i sakramentami świętymi do radosnego
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlę się za Twojego Piotra, by obrządził krwią Chrystusa, Pana Cezara.